Poproszę teraz o wystąpienie Pana Profesora Marcina Matczaka. Bardzo proszę Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Proszę o potwierdzenie, że mnie słychać. Słychać Panie Profesorze. Tak. Państwu przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji. To dla mnie wielki zaszczyt być w, w tym momencie z Państwem i przy tej okazji, czyli przy okazji wspomnienia wielkiego uczonego, którego miałem okazję poznać osobiście, z którym miałem okazję dyskutować i rozmawiać. I tak ustaliliśmy przed tą konferencją, że nie będziemy mówili wyłącznie o dziele, ale będziemy mówili także o człowieku, bo to są dwie rzeczy, które, jak sądzę, są ze sobą zawsze nieroz, nierozłącznie powiązane. Więc chciałbym tę moją krótką, krót, to moje krótkie wystąpienie podzielić na takie dwie części. Część Osobistych wspomnień i część dotyczącą dzieła, część dotyczącą człowieka i dotyczącą dzieła. Wydaje się, że najcenniejszą, najpiękniejszą i najprostszą definicję dzieciństwa przedstawił kiedyś Jerzy Pil, który mówił, że dzieciństwo to taki czas, w którym jeszcze wszyscy żyli. I wydaje się, że można mówić oczywiście o dzieciństwie osobistym, ale można też mówić o dzieciństwie naukowym. I Myślę, że dla mnie takim momentem, który bardzo mocno pamiętam z mojego dzieciństwa naukowego, kiedy byłem jeszcze studentem i uczestniczyłem w spotkaniach Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, był moment, kiedy tę katedrę odwiedził pan profesor Stanisław Czepita. To było, myślę, w roku 96 lub 97, niedługo po tym, jak opublikował swoją pracę habilitacyjną dotyczącą reguł konstytutywnych. I rzeczywiście wtedy jeszcze wszyscy żyli. To znaczy, żył i on, i Artur Kozak który w czasie też tego spotkania, pamiętam jak dziś stałem obok nich, to rozpoczęło się w taki sposób, że Pan profesor Czepita przyjechał, myśmy stali w rzędzie, był dla nas ważny gość i z każdym z nas się witał i chwilę rozmawiał o tym, czym się zajmujemy. Pamiętam jak dziś, bo stałem obok Artura Kozaka, kiedy, kiedy, kiedy Panowie rozmawiali, wymieniając się tymi swoimi planami i tymi swoimi doświadczeniami, a potem odbyło się seminarium, które mi pozwoliło zobaczyć profesora Czepitę w naukowej akcji i Moja, moje doświadczenie tego czasu było doświadczeniem człowieka, który miał w sobie ogromną witalność i taką niesamowitą energię dyskusji. To znaczy, był to człowiek, który jakby w pewnym sensie nie pasował do takiego normalnego obrazu uczonego, który bardzo spokojnie, bardzo w sposób taki zrównoważony, spokojnym głosem opowiada o rzeczach, które, o których pisze. Wydaje mi się, że dla Pana profesora Czepity, to o czym pisał, było po prostu ważne. I pamiętam, że miał taką niesamowitą umiejętność, właśnie takiego bardzo energetycznego, witalnego wejścia w dyskusję z uśmiechem. To, to, to jest niesamowite, że są ludzie, którzy, którzy się uśmiechają, kiedy myślą. I, i widać, że to, 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 to ta analiza, ta dyskusja, próba wejścia w rozmowę sprawia im po prostu przyjemność. I taki był. I pamiętam, że to seminarium było, było jakimś takim wyjątkowym dla mnie doświadczeniem. Takim wielkim powiewem intelektualnej świeżości. Profesor przyjechał właśnie z niedawno opublikowaną książką, mówił o, o, o historii przygotowania tej książki, o pewnych trudach związanych z tym, że prace Serla, e, kiedy pracował nad nią i prace Harta, także niektóre w ogóle nie były dostępne w języku polskim. To był czas, kiedy nie dało się po prostu kliknąć i ściągnąć je sobie z internetu. E, I myślę, że w pewnym sensie on pokazał, w jaki sposób można uprawiać naszą dyscyplinę, która może niektórym wydaje się nie wiem, nudna, może, może mało, mało atrakcyjna, z pasją. I ta pasja naukowa, myślę, była w nim, jak sądzę, do końca. Ja oczywiście później już nie miałem takiego bardzo bliskiego kontaktu z profesorem Czepitą, ale przecież spotykałem go na naszych zjazdach, wchodziłem im, z nim w dyskusję. Ponieważ wiążą mnie z Uniwersytetem Szczecińskim pewne, pewne powiązania takie naukowe moim Kolegą i osobą, z którą współpracuję jest pan profesor Maciej Witek, z filozof, wybitny filozof, który zajmuje się teorią aktów mowy, zajmuje się Serlem, zajmuje się regułami konstytutywnymi. Wiem od niego, że profesor Czepita się do końca życia był bardzo aktywną osobą, która szukała tej dyskusji, szukała jej w wymiarze interdyscyplinarnym, szukała tej, tej inspiracji filozoficznej, która tak mocno była widoczna w tej pracy z 96 roku poświęconej regułom konstytutywnym. Dla mnie ta praca. Tak jak dla wszystkich, jak sądzę, przed chwilą mówił o tym pan profesor Bator, dla mnie ona była szczególna, ona rzeczywiście pokazywała niesamowity rozmach intelektualny i była, myślę, też dowodem tego, że nauka polska może nie tylko dotykać tematów ważnych dla całego świata, ale może w nich dokonywać ruchów i odkryć, które są ważne dla wszystkich. Chciałbym w tej drugiej części, tej dotyczącej już dzieła, dotyczącej już kwestii związanych z regułami konstytutywnymi, powiedzieć Państwu o tym, jak bardzo ważny to jest temat. Być może sobie nawet do końca nie zdajemy sprawy, jak dalece on wykracza poza, na, poza naszą własną dyscyplinę, jak jest istotny dla myślenia w różnych dziedzinach nauk społecznych, i tym bardziej świadczy to o tym, że 25 lat temu, czy 24 lata temu w Polsce powstała praca na temat, który do tej pory rozpala głowy uczonych na całym świecie, i nie tylko prawników, bo także politologów, także ekonomistów. I po, po, proszę mi pozwolić, pokazać Państwu ten rozwój tej myśli, który, który absolutnie był spektakularny. I tym bardziej świadczy to o tym, że w połowie lat 90. polski uczony tej tematyki dotknął tak głęboko i w sposób tak fundamentalny ją, ją przedstawił. Reguły konstytutywne stały się później jednym z kluczowych tematów dyskutowanych przez światową filozofię prawa. Jednym z najbardziej znanych autorów, którzy poświęcali temu tematowi miejsce w swoich pracach był i jest Andrzej Marmor, który w wielu pracach, i w pracach publikowanych w latach 2000 i także jeszcze niedawno. Poruszał zagadnienie reguł konstytutywnych czy konwencji konstytutywnych, wskazując, jak bardzo istotne one są dla rozumienia pewnych praktyk społecznych, takich jak gry, takich jak etykieta, takich jak inne struktury społeczne, takie jak instytucje i wreszcie oczywiście dla prawa. Do tego stopnia, że, w swoich, że, że te reguły konstytutywne wywindował do poziomu absolutnie podstawowej reguły dla systemu prawa, ponieważ. Wszyscy wiemy o tym, że ostateczną konkluzją Andrej Marmora jest to, że reguła konstytutywna jest właściwym wzorcem normatywnym dla reguły uznania Herberta Harta. Jeżeli reguła uznania jest absolutnie podstawową normą systemu i jest ona uznana za regułę konstytutywną, to tylko pokazuje, jak głębokie i ważne są rozważania na jej temat i jak, bardzo, jak, jak fundamentalne były rozważania, które prowadził profesor Czepita. Bardzo Powszechnie znanym zagadnieniem dotyczącym reguł konstytutywnych jest to, że one w rzeczywistości konstytuują, kreują właśnie praktyki społeczne, w tym między innymi gry. Wiemy o tym, że ten temat, to zagadnienie było bliskie samemu Hartowi, ponieważ w ramach takich seminariów, które odbywały się na Uniwersytecie Oksfordskim, w Medlin College, tam spotykał się Hart z Johnem Longshorem Austinem i właściwie tematem tych spotkań były reguły gry. Były reguły poszczególnych gier, na podstawie których uczeni, prawnik i filozof i inni uczestnicy tych seminariów próbowali zrozumieć, w jaki sposób ta konstytutywna funkcja reguł, która, która jest widoczna w grach, da się przenieść na prawo. To powiązanie dostrzegł Marmor, który w swoj, jednym z swoich artykułów wskazuje, że prawo jest jak szachy czyli, że przypisanie pewnych ról, przy, zdefiniowanie ich, przypisanie pewnych statusów dokonuje się za pomocą reguł konstytutywnych, które funkcjonują właśnie w sposób podobny w takiej grze jak szachy, czy też w prawie. Tak jak w szachach definiujemy sobie pewien psychofizyczny substrat, jakim jest figura w kształcie konia i nadajemy mu status skoczka i jemu przysługują pewnego rodzaju Działania, ważne, ważne ruchy, tak samo możemy konstytuować sędziego, możemy konstytuować jego możliwości działania. To twierdzenie, że prawo jest jak szachy, jest oczywiście ciągle dyskutowane. Moje zaangażowanie w ten temat, który, który rozpoczął profesor Czopita właściwie jest trwa i w moim doktoracie, i w późniejszych pracach, ja poświęcałem tym zagadnieniom trochę miejsca. Ostatnim artykułem, który, który napisałem, jest artykuł o regułach konstytutywnych, w którym podejmuję dyskusję z marmorem, pokazując, że prawo może się wydawać podobne do szachów, ale jest jedna podstawowa różnica: szachy są praktyką oderwaną od życia, prawo ma bezpośrednie przełożenie na rzeczywistość. Nasze ruchy w szachach i ich skutki dokonują się w ramach tej gry. Nasze ruchy w szachach mają, nasze ruchy w prawie mają wpływ na rzeczywistość zewnętrzną. Marmor twierdzi, że konstytutywność reguł w pewnym sensie jest podstawowa, jest pierwotna wobec ich innych innych funkcji, wystarczy zastanowić się nad skutkiem nieważnego ruchu w szachach i nieważnego ruchu w prawie, a zrozumieć, że o ile konstytutywność dla gier może być absolutnie kluczowa i pierwotna, to nie jest to, to, to dla prawa ona wiąże się z rozwiązywaniem problemów koordynacyjnych, które są na zewnątrz. Naszej praktyki. Jeżeli dokonam ruchu wieżą na skos, to po prostu będzie to nieważny ruch w szachach, który się nie będzie liczył i na tym kończy się skutek tej nieważności. Jeżeli sporządzę nieważnie testament, niezgodnie z regułami, które go konstytuują, to nie, nie będzie to polegało tylko na tym, że będę miał w ręku nic niewartą kartkę papieru, ale nie dokonam rozporządzenia swoim majątkiem. W, moj, w życiu, w życiu realnym, w rzeczywistości coś się nie zdarzy. Pokazuje to, że reguły konstytutywne mają oczywiście swój pewien wymiar wewnętrzny, ale także bezpośrednio oddziałują na świat zewnętrzny i jako takie są absolutnie kluczowym elementem naszego myślenia o prawie, a ich związki z tym światem zewnętrznym muszą być przedmiotem naszych badań i pracę profesora Czepity musimy kontynuować, ponieważ jest to absolutnie podstawowy element rozważań nad prawem. Oprócz Andrei Marmora, Zagadnienia reguł konstytutywnych są niezwykle istotne, kluczowe dla rozważań, o których być może na co dzień nie myślimy, dla rozważań ekonomistów i politologów na temat instytucji. Rozważania na temat instytucji są absolutnie podstawowe dla, dla na przykład dla ekonomii i mamy już co najmniej kilku noblistów, którzy poprzez wykorzystanie między innymi Koncepcji reguł konstytutywnych, opisują instytucje, opisują to, w jaki sposób one są kreowane, w jaki sposób, są, w jaki sposób te, te, te instytucje się rozwijają. W roku 2015 na Uniwersytecie Stanfordskim odbyła się taka szeroka dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób opisać instytucje. Jednym z głównych artykułów, który tam się pojawił, był artykuł Guali Hindrixa, które którzy próbowali przedstawić takie ekumeniczne podejście do instytucji, które aplikuje do niego trzy podejścia do tej pory niezależne. Podejście traktujące instytucję jako ekwilibria, podejście traktujące instytucję jako re zbiór reguł regulacyjnych. I podejście traktujące instytucje jako, jako efekt reguł konstytutywnych. To oznacza, że na najwyższym poziomie absolutnie nauki światowej prowadzi się dyskusje dotyczące tego, jaka jest rola reguł konstytutywnych. W tej dyskusji Hindryks i Guala mówią, że reguły konstytucyjne nie są potrzebne, że można je zredukować do reguł regulatywnych. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dokładnie ten sam temat, o którym pisał profesor Czepita, o którym przed chwilą mówił. Profesor Bator. Profesor Czepita pisał o tym w roku 1996, nobliści na Stanfordzie dyskutują kwestię tego, czy reguły konstytutywne dają się zredukować do reguł regulatywnych w roku 2015 i Hendrix i Guala twierdzą, że da się to zrobić i w sposób oczywisty się mylą. To profesor Czepita w tym zakresie myślę ma zdecydowanie więcej racji i odpowiada im ser. Serl był także uczestnikiem tej, tej dyskusji, oczywiście mówiąc, że taka redukcja nie jest możliwa, że reguły konstytutywne muszą mieć swoją autonomię i że podobnie jak twierdził Hart, reguły, które są oparte na idei reguł konstytutywnych, mają po prostu zupełnie inny charakter, mają autonomiczny charakter i nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawa w sposób, który, który pomija ich rolę. W ramach koncepcji reguł konstytutywnych oczywiście zdarzyło się także dużo. Między innymi Hendrix, który jest autorem tego artykułu, który rozpoczął tę dyskusję na Stanfordzie, pokazuje, że nasze rozumienie reguły konstytutywnej powinno być uzupełnione w stosunku do tego, co myślał Ser, że struktura tej prostej takiej reguły konstytutywnej X uznaje się za Y w okolicznościach C powinna być rozbita na dwie reguły używa takiego terminu base rule taka reguła podstawowa która w naszym języku byłaby po prostu regułą nadającą pewnemu substratowi materialnemu pewną doniosłość konwencjonalną mówi Hendrik że to jest pierwsza część reguły która coś czyni na przykład obiektem społecznym czy coś czyni właśnie coś psychofizycznego czyni konwencjonalnym na przykład kawałek metalu kawałek złota staje się obrączką ślubną, prawda? Ma swój substrat, substrat psychofizyczny, natomiast ze względu na pewnego rodzaju działanie, ze względu na pewnego rodzaju reguły staje się obrączką ślubną. X zaczyna być uznawany za Y. Ten element reguły konstytutywnej ma tak zwaną funkcję sygnalizującą. Po prostu pokazuje, co co musi zostać dokonane, abyśmy mogli uznać coś za obiekt społeczny, czy na przykład za czynność konwencjonalną. Drugim elementem reguły konstytutywnej, w rozumieniu Hendrixa, w tym rozbudowanym elemencie, jest reguła statusu, czyli to jest reguła, która mówi, jakie moce, można powiedzieć, koordynacyjne i dalsze działania mo może wywoływać dany obiekt społeczny czy dana, dana czynność. W przypadku obrączki ślubnej, jest to pewna funkcja koordynacyjna, oznaczająca kogoś. Kto ma partnera i w pewnym sensie ułatwiająca innym osobom ocenę, czy z, tym, z tą osobą można się związać, czy też nie. W przypadku testamentu mamy też oczywiście tą base rule, która konstytuuje samą, samą czynność testamentu, a to, co się później dzieje, czyli pewne działania koordynacyjne, efekty w postaci rozdysponowania majątku, to jest pewien, pewien skutek. I tutaj ponownie widać tę różnicę, której marmor. Zdaje się nie dostrzegał, że reguła podstawowa może działać wewnątrz praktyki, na przykład wewnątrz szachów. Reguła statusowa w szachach działa tylko i wyłącznie w ramach gry. To znaczy, ja na przykład czynię kawałek drewna skoczkiem i następnie przyznaję mu pewne uprawnienia, ale te uprawnienia zamykają się w kategorii gry, nie, wy, nie, nie wychodzą poza nią. W prawie reguła. Podstawowa Base Rule, ona oczywiście także dzieje się wyłącznie w prawie, coś uznaje się za coś w prawie, ale skutki, które, które wywołuje ta reguła statusowa, która ma już nie sygnalizującą funkcję, ale koordynującą funkcję, występują poza prawem w rzeczywistym świecie. Te wszystkie rozważania prowadzą nas do konkluzji, że reguła konstytutywna i reguły konstytutywne, o których, o których profesor Czepita pisał ćwierć wieku temu, są nadal jednym z kluczowych przedmiotów zainteresowania nie tylko nauki prawa, nie tylko filozofii prawa, ale i politologii i nauk ekonomicznych i rozgrzewają głowy badacze na całym świecie, ponieważ wydają się jednym z najlepszych sposobów rozumienia tego, jak funkcjonuje świat społeczny, jak funkcjonują instytucje. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. Profesor Czepita był wybitnym uczonym, który odcisnął piętno na wielu umysłach polskich i myślę, że nie tylko polskich uczonych. Będzie on dla mnie zawsze wzorem badacza i intelektualisty zaangażowanego, takiego, który jak powiedziałam, tą swoją witalnością i chęcią wejścia w dyskusję, zbliżenia się do tego, kto dyskutuje, zrozumienia, ale jednocześnie twardości oczywiście, w tej dyskusji wyznaczył pewien standard, który sam chciałbym realizować w swojej pracy naukowej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję uprzejmie panie profesorze. Z uwagi na to, że mamy niestety pewne opóźnienie, a mam wiedzę dotyczącą tego, że niektórzy z prelegentów dokładnie w tym prawie, że momencie powinni wystąpić, w którym ujęci są w programie. W tej chwili nie odbędzie się dyskusja dotycząca tych czterech wystąpień. Poprosimy czterech kolejnych prelegentów o to, aby wystąpili dopiero w czasie kolejnym poddamy dyskusji wystąpienia, te, które miały miejsce w pierwszej części.